W programie operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej pojawiły się oszczędności, a w tym programie mamy zadanie pod nazwą likwidacja barier rozwojowych, czyli tak zwany most na Wiśle. W tej chwili, jeśli chodzi o dofinansowanie do tego zadania, mamy na wysokości 70 paru procent, i również skoro pojawiły się oszczędności w tym programie, staramy się o zwiększenie tych środków do 85%, co pozwoliłoby na zaoszczędzenie dla województwa podkarpackiego kwoty około 10 milionów złotych. Oczywiście w tej chwili również i pan marszałek w Warszawie będzie rozmawiał na ten temat, pan Władysław Ortyl, jak również z Departamentu Transportu i Dróg jest wysłana korespondencja, korespondujemy z PARP-em, rozmawiamy i oczekujemy przychylnej i pozytywnej decyzji do tego przedsięwzięcia.